Tomasz Orzechowski jest rekordzistą programu 1 z 10. Podczas jednego z odcinków przekroczył on granicę 500 punktów, co do tej pory nie udało się nikomu w 27-letniej historii teleturnieju. O jego rezultacie w postaci 533 punktów poinformował mnie niedawno cudaczny z naszego serwera Discord Dobra Pamięć Crew, na który serdecznie Was zapraszam. Link w opisie. Wysoki wynik Tomasza nie wziął się znikąd. Jest to stały bywalec turniejów quizowych i programów telewizyjnych. Bawię się w teleturnieje, w quizy już od dłuższego czasu. Oczywiście mówię też o swoich innych startach, jak na przykład na Mistrzostwach Świata w quizach. Jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Quizów, które organizuje właśnie Mistrzostwa Świata w quizach. Teraz były online, poprzednie dwie edycje, w których brałem udział, były stacjonalnie rozsiane w wielu miejscach na świecie. W Polsce to jest unikalne hobby, w Wielkiej Brytanii jest bardzo popularne, tam w każdym pubie grają w quizy, więc Wielka Brytania, kraje anglosaskie, bo też Stany Zjednoczone, to tam to jest taka rozrywka, taki sport niekiedy nawet. Mój początek dostałem od dziadka, świętej pamięci, atlas geograficzny, tego tak przeglądałem, miałem tam chyba 6-7 lat i potem oglądamy z rodziną 1 z 10, no więc ja taki szczyl, ale leci pytanie, który fragment Kanady ma strefę czasową o pół godziny przesuniętą do innych stref czasowych. Powiedziałem i wszyscy byli w szoku, więc wtedy pomyślałem, że to jest fajne coś o czymś przeczytać i potem poprawnie na to odpowiedzieć. Wcześniejszym sukcesem to było wygranie parę odcinków Wabanku, bo jest taki teleturniej w telewizji polskiej, który powrócił po 20 latach, bo wcześniej prowadził go Kazimierz Kaczor, teraz prowadzi Przemysław Babiarz. Wystąpiłem, wygrałem parę odcinków i w 1 z 10 też nie brałem teraz pierwszy raz. W 1 z 10 to chyba był 2005 albo 2006. Odpadłem przed finałem. Podczas występów w telewizji poza samą wiedzą pojawiają się także inne czynniki, na które niekoniecznie mamy wpływ. Jednym z nich jest szczęście. Czy w teleturniejach z wiedzy ogólnej czynnik losowy ma znaczenie? Myślę, że szczęście jest najważniejsze we wszystkim, co robimy. Jeżeli nawet wychodzimy z domu, no to potrzebujemy szczęścia, żeby wpaść pod autobus. To, że mi się udało, to po prostu było tyle czynników szczęścia, że po prostu akurat na mnie padło. Trzeba szczęściu pomóc. Jeżeli chcesz pobić rekord, to musisz się na to nastawić, spróbować chociaż. Czyli obiecałem sobie, że jak 3 razy się zgłoszę, to po prostu będę brał pytania na siebie. Jak się uda, to się uda. A jak się nie uda, to świat się nie zawali. 4 razy ktoś zdobył 493 punkty. Było wiele podejść właśnie, żeby przekroczyć te 500 i tak jakby była jakaś klątwa albo sufit, albo nie wiem co i po prostu chciałem zobaczyć, czy naprawdę się nie uda. Właśnie najważniejsze jest szczęście. To jest w sumie 70%. W trakcie odcinka dało się zauważyć, że Tomek rzadko patrzył w kamerę w trakcie udzielania odpowiedzi. Zapytałem go o jego strategię utrzymania koncentracji w studiu telewizyjnym. Bo za kamerą jest światło i zobacz, na przykład bym musiał tak odpowiadać. Światło w oczy i to by sporo. A tak jak patrzysz w jeden punkt, koncentrujesz się, to jest wtedy taki moment, że może zrozumieć na do 95% pytania. Jest ten problem, że w 1 z 10 nie wyświetlają się pytania. Usłyszysz i albo skumasz, o co chodzi, albo już po tobie. Gdzie tu w 3 sekundy powtórzyć pytanie? Co do słyszenia, to ja w ogóle sobie wziąłem słuchawkę, bo niestety widziałem jednego z moich przeciwników, że dostał pytanie i po prostu nie zrozumiał, bo nie usłyszał. Quizy z wiedzy ogólnej charakteryzują się ogromną liczbą pytań. Czy da się do nich w ogóle przygotować i przewidzieć potencjalne pytania? Myślę, że do końca się nie da przygotować i jeżeli chodzi o nabywanie wiedzy, to po prostu trzeba być ciekawym świata. Jak idziesz na przykład do restauracji, to co bierzesz? Bierzesz coś, co lubisz, czy bierzesz coś, czego nie znasz? Trzeba brać to, czego się nie zna i się to wtedy pozna. Quizy, myślę, że uczą tolerancji, otwarcia na świat i to jest tym fajne, że nie ograniczasz się, że nie stawiasz muru, tylko po prostu chcesz poznawać wszystko, co jest nowe i nie mówisz, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, bo każdy ma coś do przekazania i każdy ma swoją historię, więc po pierwsze, ja się nie zmuszam do uczenia, bo jeżeli się bym zmuszał do uczenia, to bym nic nie zapamiętał. Ważne są skojarzenia. Na przykład w 1 z 10 miałem pytanie o gdzie jest największa jaskinia na świecie. Więc czarna dziura, ale słyszałem kiedyś o takim czymś jak jaskinia Mamucia.
która jest w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli coś jest w mamucie, no to jest ogromne, a jeżeli jest ogromne, to pewnie największe. Staram się taki nawyk wyrobić, ale to jest bardzo ciężkie, bo w 3 sekundy to jest tak mało czasu, że albo skojarzysz tak szybko, albo pobłądzisz w ogóle. O, właśnie, błędy się zdarzają. I taki przykład. Miałem pytanie o państwa nad La Platą w Ameryce Południowej. I wiesz, co powiedziałem? Argentyna i Ukraina. I to też często widzę w 1/10, że zawodnicy też nagle odpływają i przy zadanym pytaniu błądzą, mimo że nie chcą błądzić. Co do stresu, to liczę sobie stres na bransolecie i patrzę po występie, jaki mam, nie był jakiś wyjątkowo duży. No wiesz, że jak jesteś czwarty raz, no to wiesz, co się będzie działo, że najpierw makijaż, potem chodzisz do studia, wiesz, jak studio wygląda, gdzie są kamery, po prostu sobie siadasz wygodnie. A jeżeli byś to robił pierwszy raz, no to byś musiał to przeżyć. Jesteś tym, co jesz. Nie ulega wątpliwości, że właściwe odżywianie jest ważne zarówno w sporcie fizycznym, jak i umysłowym. Jak wygląda dieta Tomasza? Co do diety, to jak zobaczyłem siebie w 1/10, przez pandemię bardzo dużo przytyłem. I wiesz, jak to jest, zdrowym ciele, zdrowy duch. Wróciłem teraz do biegania, odżywiam się racjonalnie. Myślę, że najważniejsze jest śniadanie. Moi znajomi się śmieją ze mnie, że ciągle im powtarzam, że jestem mistrzem śniadań, że śniadanie to jest najważniejszy posiłek dnia, że jedźcie dobre śniadanie. Generalnie połowę właśnie to, o czym mówię, to są śniadania. Jak przyjeżdżają na przykład do Łodzi, to też mówię, gdzie są najlepsze śniadania. Ja preferuję owsianki, preferuję właśnie ciemne pieczywo, jakiegoś pomidorka do tego, nie łączyć tego z ogórkiem. Poza dietą naszemu organizmowi potrzebny jest ruch. Czy uprawianie sportu pomaga Tomaszowi w osiąganiu sukcesów? Mi teraz dużo dało bieganie, biegam co 2 dni. Bieganie dużo daje, bo też wiesz, co jest dobre na koncentrację? Gdy biegasz, to możesz odlecieć. Po prostu sobie biegniesz i myślisz o różnych rzeczach. Potrafisz wymyślić bardzo kreatywne rzeczy. Wiem, że już parę haseł, jak biegałem ostatnio, wymyśliłem, które kiedyś mam nadzieję, że użyję. Pierwsza rzecz, którą lubię, która pomaga na koncentrację, a druga to jest chodzenie do sauny. Też możesz sobie na spokojnie odlecieć. Dlaczego warto brać udział w quizach? Czy zdaniem Tomasza rzutuje to na jakieś inne płaszczyzny życia? Przecież na dobrą sprawę wiedza jest dzisiaj w naszych kieszeniach. Po co się wysilać? Chciałbym, żeby podejście do quizów było takie jak na przykład, słuchaj, po co biegasz? Po co sportowcy biegają? Po co Usain Bolt biega? Po co maratończycy biegają? Więc jak ktoś mnie pyta, po co ja to robię, jak mogę to wpisać w Google? Oczywiście, że można to wpisać w Google i ja wielokrotnie, jak czegoś nie wiem, wpisuję coś w Google, ale właśnie to jest taki sport. Chciałbym, żeby quizy były uznawane za sport. Tak samo jak bieganie, tak samo jak gra w piłkę. To, że dobrze grasz w piłkę, to nie znaczy, że jesteś lepszym człowiekiem. Tak samo, jeżeli coś wiesz, to też nie czyni z ciebie jakiegoś dobrego człowieka, ale czyni ciebie człowiekiem z pasją. O. Quizy dają kontekst i wiadomo, że to nie jest 1:1, ale jeżeli znajdziesz jakiś schemat, quizach, to potem możesz go użyć w pracy. Quiz dały mi też, jeżeli chodzi o poszukiwanie informacji, która potem się w pracy jest kluczowa. Zaczynałem od książek i encyklopedii, bo jeszcze byłem w tym pokoleniu, które korzystało ze źródeł papierowych. Dopiero potem wszedł internet i dużo ułatwił, ale też nie tylko Google, ale też korzystam z różnych zdigitalizowanych książek, które są w bibliotekach cyfrowych. Są pozytywne. No taki przykład, jest impreza, rozmawiasz z jakąś dziewczyną i ona mówi, że studiuje sztukę. No to już masz zaczepienia. Jeżeli wiesz, co jest z jakiejś dziedziny, no to możesz się śmiało nie milczeć, ale wiesz, że najlepsze jest tym wszystkim, że ludzie też myślą, że jesteś mądry. Jak wpisywałem teleturnieje w swoje CV, no to łatwo dostawałem pracę. Gdy Tomasz przeglądał komentarze po emisji odcinka z jego rekordem, zauważył, że jest nazywany kujonem. A jak było w rzeczywistości? Jakim uczniem był najlepszy uczestnik programu w historii? Boże, nie, jestem akurat przeciwieństwem geniusza. Jeżeli ktoś mnie zna osobiście, to jakbyś mu powiedział, że jestem geniuszem, to by wyśmiał. Nie, jestem normalnym chłopakiem, jeżeli chodzi o... Widziałem już w ogóle, ja bardzo lubię komentarze
czytać po tym występie, bo są różne. I na przykład był taki komentarz, że byłem kujonem w szkole, a co nie jest prawdą, bo mnie chcieli w szkole wyrzucić. Więc jeżeli chodzi o bycie uczniem, byłem kiepskim uczniem. A wiesz dlaczego? Bo zawsze lubiłem się uczyć tego, co ja chcę, a nie to, co oni narzucali. Właśnie najważniejsze, ja mam takie podejście, żeby sobie nie narzucać jakiś schemat, tylko wyjść poza schemat. Cieszę się, że coś takiego się udało zorganizować. Jestem bardzo ciekawy właśnie, bo robicie świetną rzecz i jak sobie odkryłem wasz kanał na YouTubie, to jestem pod wrażeniem i mam nadzieję, że przybędzie subskrybentów od tego, bo to jest bardzo wartościowe i bardzo przydatne właśnie w nauce tego co niestety musimy się uczyć, chcąc czy nie chcąc, więc lepiej po prostu chciejmy, bo wtedy jest przyjemniej. Zapraszam Was do dołączenia do naszej społeczności Dobra Pamięć Crew, gdzie możecie wymienić się doświadczeniami i zaproponować kolejnego gościa na naszym kanale. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy również oglądacie program 1 z 10. Cześć!